Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, tutaj grają gwintami, tutaj hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z Life is Strange, życie jest sprężyną przed burzą. Dobrze, ostatni odcinek zakończyliśmy na tym, że byliśmy w dormitorium chłopaków i idziemy właśnie do pokoju. Jak on miał? Drew. Do pokoju Drew, żeby odebrać hajs stamtąd. Zatem idziemy. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka ani z Victoria, ani z drugi odcinek Life is Strange, ale nie zdążyłem nagrać, gdyż. Znaczy, nie zdążyłem nagrać. Nie zdążyłem w ogóle wrzucić, gdyż było 30 stopni. I nie chciało mi się po prostu. Zatem tak. Zatem lecimy. Dosłownie 5 minut temu u mnie skończyła się taka mini burza. Nie było żadnych piorunów ani nic, ale trochę pogrzmiało i popadało deszczem. Zatem jest tak fajnie. Teraz rześko i okno mam otwarte kompletnie na oścież, dlatego możecie tam słyszeć jakieś ptaszki od czasu do czasu czy coś. Dobra, ale no, wchodzimy chyba. Powinno się najpierw zapukać, ale nie. Najwyżej bym go zobaczyła, jakby sobie walił konia do moich zdjęć. Co mogłoby być gorsze? Ale rozpierdol, Jezus. Good. Drew's not here. No. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Skrzynka. Czy mogę tutaj jakieś... tu są te... figurki? Mikey's A, no figures. tak. Playing that game yesterday was actually fun. Jest tu Kalamastia. Co ona tu robi? Przecież ona nie żyje. Dobra, co to jest? Durgron. Yeah. That fucker's dead. Bardzo Bad dobrze. guys don't usually look so obvious. This is still awesome. Sierżant Blood. Awesome. Awesome. Używaj synonimów, Chloe, bo to tak nieładnie. Dobra, co tu mamy? Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Adres taty. Tam Crescent. Tu Arcadia Bay. Shelter from the homeless. O. No to faktycznie niezbyt. Tata, ich ojciec, Mike'ego i Drew chyba... Pracował w tej stoczni, czy tam coś, i preskoci ją zamknęli. Teraz nie ma hajsu, co nie? Dobra, tu zdjęcie ich, tak? They look so happy. I Majki nie wygląda tak chudo. A Drew chyba nigdy nie zdejmuje tej, jak to się nazywa, bejsbolówki. No, nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że ważne Is rzeczy the się money trzyma in there? tutaj. All right. Guess I have to crack a four-digit code. O. Brzmi 2, 1, 3, 7. Damn it. Cholera. Wrong numbers. 1, 4, 8, 8. Damn it. Wrong numbers. Cholera. To trzeba poszukać tutaj jakichś kodów. 11, 20, 36, ale to jest o jedną cyfrę za dużo. Leder. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. No, dostał stypendium za osiągnięcia sportowe. Najłatwiejsze stypendium do dostania. Chyba. Andrew North. Albo to. Drew to jest od Andrew, czyli Andrzej. Oh! Andrzej Północ. Dobrze, że nie John Śnieg. Jan Śnieg. I wonder exactly how important 516 is to Drew. BW Varsity Awards Dinner. Dobra, chwila, to jest 16.05. Sprawdźmy to. 16.05. Może ze nie, 05 16. Bo to jest Ameryka, tutaj jest na odwrót. Damn Cholera. it. Wrong numbers. A może właśnie 16.05.
Damn it. Wrong numbers. Dobra, to nie to. Lubię burzę. Mówiłem już kiedyś wam, że jestem fanatykiem burzy. To prawda. Dobra, nie, to nie. Athletic form. Plenty of possible combinations here. Co to jest? Blackwell Academy Department of Physical Education. Departament WF-u. O, jak to brzmi? Drew North. Sprawdźmy to jego datę urodzin. 3-0-3-0-4. 0-3-0-4. Nie, 0-4-0-3. O? Nie. Kiedy są... Steph! If you had to guess, what's the most important thing to do? Niepodejrzane. Random question, ale no probably Mikey. Dobra, Mikey jest najważniejszy. W ogóle niezwiązane. Kiedy są urodziny Mikey'ego? 12-27, okej. Okay. 1-2-2-7. 1-2-2-7. Worth a shot. Nie mogliśmy tego zrobić od razu. Yes. This is kind of. To była ta sekwencja, to była chyba raczej taka próba wyśmiania tych wszystkich ludzi, czy tam tych wszystkich takich etapów skradankowych, czy tam szpiegowskich z gier, gdzie kod do klucz do kłódki jest gdzieś w najbliższej okolicy. A to już zupełnie niezwiązane było. Dobra, jest tu hajs, czy nie ma tu hajsu? Miesio! Did little Drew beat you up too? Jackpot. Hajs, jest tam Franklin, I'm chyba. Kind of good at this. Na 100 dolarów to jest Benjamin Franklin? Nie wiem, nigdy nie interesowałem się twarzami prezydentów na dolarach. Ale chyba Franklin mi się wydaje. Okay. Got the money. Time to bust out of here. No to co? No. Spierdalamy, no. Co tam? Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Mikey! Hey! Elamon! Chloe? What are you doing here? Szukam Drew. I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? On chyba nigdy z tej baseballówki nie wychodzi. Bo widzicie, on ma taką koszulę taką zwykłą. Mike, get your stuff, let's move. A co tu się dzieje? Drew, relax. Slow down. Kto to? Ma bardzo ładną brodę. You're making me think you're nervous about something. What's going on? Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. Mam być Hodorem? Hold the door! Damon, you shouldn't have come here. Nie powinieneś tu przychodzić. Szkoła to nie jest miejsce na to. Naprawdę? Długi. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. No, wisisz mu $1,000 ponad. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Oi. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me one... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this!
kid. No one steals from me. Kurwa. Fuck. Fuck. To jest w chuj ciężkie. Dać Damonowi pieniądze, czy zostać z Mikeym? O. No on go tam zakatuje na śmierć. No może nie na śmierć, ale poważnie go uszkodzi. No te pieniądze są... Kurwa, nie wiem. Dobra, chuj. Dajmy mu tę kasę, bo go zatłuczę. Ah, I didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Powinieneś mnie poznać po tym stroju. To collect. That's what Frank was going on about? Let's see the cash. Mogę mu nie dawać, tylko tam... We need that! Oj, niefortunnie upadł. It's all here. Mikey, you need to help your big brother. Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother. Wybił mu zęby, czy mi się wydaje? If he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Oh. Czyli thanks, faktycznie kid. Tak mogło być. Tell Frank I owe him one. Czyli faktycznie tak mogło być. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. No właśnie, mógł cię zajebać. Anything about this situation. Wiem wystarczająco. I was doing my job. I was trying to help. If Mikey is involved, it's my business. Nie, no to jest takie... Próbowałem pomóc. I was trying to help. Damon wasn't going to stop until he had that money. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey, I gotta look at your arm. Just leave us alone. Sorry, no. Look, I'm sorry. Sorry doesn't get our dad off the streets, does it? We'll be okay. Ale lepiej złamana ręka u u ziomeczka, który posługuje się swoim mózgiem i który bez jednej ręki przez tam kilka tygodni może wytrzymać, niż złamane kurwa nogi u futbolisty, który dostaje stypendium za to, że gra w drużynie futbolowej, kurwa mać. No chyba podjąłem dobrą decyzję, mi się wydaje. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię konsekwencji. No bo jeżeli Damon by mu połamał nogi, to by nie mógł grać i przez to nie dostałby stypendium, przez to byliby w jeszcze większej... O, pierwszy piorun. Przez to byliby jeszcze większej dupie. O, drugi piorun. Nie, ja zrobiłem dobrze. Life is strange before the storm, a teraz jest until the storm, ha, ha, ha. Dobra, co tu się dzieje? A, idziemy do Rachel, tak? Czy nie? Burza. Taka ognista, ha, ha. O tak, czuję taką... Wiecie jak pachnie burza, co nie? Że jest takie zjonizowane powietrze. To właśnie teraz czuję takie zjonizowane powietrze. Ale jest fajnie. Wreszcie burza. Jezus Maria, ile jest stopni? Ja tu mam... Jest stopni... 29 u mnie w tej chwili, czyli przed nadejściem burzy musiało być jakieś tam 32. Trochę się ochłodziło, ale no nie pada za bardzo. Mogłoby zacząć padać jakoś tak mocniej. Chyba, że pada, albo nie widzę. Nie, no nie pada, jest sucha burza. This day has been super.
least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Dobra. Zatem... Dobra, moi drodzy, chyba muszę kończyć. Nie żebym się bał burzy czy coś, ale po prostu nie chcę, żeby pioruny co chwilę waliły w mikrofon, dlatego ten odcinek będzie po prostu krótszy. Ale dzisiaj na pewno będzie drugi odcinek, zatem jakoś wam to zrekompensuję. No i tak, jesteśmy teraz na przedstawieniu, na zapleczu. Idziemy do Rachel. Zatem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Zacznę nagrywać znowu, jak burza przejdzie. Pa, pa!